W 1939 roku miała Abraham bardzo piękną kartę. W końcowej fazie, podczas przebijania się już do Warszawy z Puszczy Kampinoskiej, został ranny i trafił do szpitala. Został tam zaaresztowany przez Niemców, ponieważ Niemcy podejrzewali, że on wydał rozkaz rozstrzelania cywilów niemieckich, jakichś dywersantów schwytanych gdzieś tam w Wielkopolsce, co się okazało zresztą nieporozumieniem. Podwójnym raz, że on na nikogo nie wydawał wyroku śmierci, a dwa, że tam w ogóle nie był w tej miejscowości, już nie pamiętam, to Turek był czy coś takiego w Wielkopolsce. Czyli z więzienia trafił do obozu. Będąc jeszcze w szpitalu, jakby pilił trochę, żeby go jak najszybciej wypuścili. Nie dlatego, że nie wiedział nic, że Niemcy go chcą oskarżyć. Natomiast nie chciał wziąć do niewoli. Ale jak go aresztowali w szpitalu i później, prawda, z tego aresztu przekazali od razu do flagu, no to już nie miał już po prostu ruchu. Było to dla niego ciężkie, dlatego że on był bardzo aktywny. Była osobowość niesłychanie aktywna, bardzo żywy, o bardzo żywym umyśle, o dużym poczuciu humoru. To był facet, który się tak bardzo łagodnie zachowywał w stosunku do niższych stopni. Najostrzejszą, że tak powiem, skargę, którą od niego słyszałem, to było, co się z tymi moimi podchorążami stało. Ja mu mówię, że musi tam jechać z jakimś rozkazem, a już wewnątrz NN-u, musi tam jechać w jakiejś sprawie, gdzie się on mnie tłumaczy, że on ma nerki chore. A żona jeszcze bardziej. No ja, on wtedy miał bardzo prostą odpowiedź na to. Pytał się, przysięgałeś. I to wystarczało. Także faceci to robili. Miał po prostu autorytet. Ale będąc takim, właśnie w stosunkach z ludźmi, będąc takim bardzo równym człowiekiem, rozmawiał bez żadnych, nie rozmawiałeś z generałem, rozmawiałeś ze starszym panem, który jeszcze podkreślał, że on być może tego młodszego pokolenia nie do końca rozumie.